Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. W dniu 23 października tego roku, czyli 2023, został opublikowany na oficjalnej stronie watykańskiej list 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do Ludu Bożego. Tego samego dnia został opublikowany w języku polskim na oficjalnej stronie Episkopatu Polski. I ten list, no to jest kpina. I ten synod to jest kpina. I to chciałem właśnie Państwu ukazać. Znaczy, jeżeli zadamy pytanie, co to jest synod biskupów, to odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć choćby w Wikipedii. Jest to instytucja doradcza w Kościele katolickim, powołana do życia 15 września 1965 roku przez Pawła VI. Według nowego kodeksu prawa kanonicznego to zebranie przedstawicieli episkopatów, podkreślmy, episkopatów, w nawiasie biskupów z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Synod zwołany jest w celu wzbudzenia ścisłej łączności między biskupem Rzymu i biskupami. Ma również świadczyć pomoc papieżowi swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej. No i teraz pierwsza zmiana nastąpiła 6 lutego 2021 roku, gdy papież Franciszek po raz pierwszy od powołania do życia instytucji, jaką jest synod, powołał na stanowisko podsekretarza synodu biskupów pierwszą kobietę, zakonnicę, posiadającą prawo głosu w synodzie biskupów, siostrę Natalię Becquert, ksaweriankę, dotychczasową konsultantkę sekretariatu generalnego synodu. I teraz mam tu przed sobą tekst tego synodu, znaczy wybrane fragmenty, które może nas trochę rozbawią. Natomiast mam tu jeszcze inne materiały. A mianowicie, ilu jest uczestników synodu i kto w tym synodzie, który teraz odbywa się w Rzymie, uczestniczy? Łączna liczba uczestników to 464 osoby, z których głosować będzie 365. Są wśród nich 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo głosowania. I w opisie pod tym programem umieszczę między innymi link, który zawiera listę wszystkich uczestników i w tym tych uczestników, którzy mają prawo głosu. No i lista powala na kolana, prawda? Tam są przedstawiciele różnych kościołów, tam jest masę świeckich i kobiet, i mężczyzn, olbrzymie ilości zakonnic. I są osoby reprezentujące poszczególne kościoły. I co ciekawe, reprezentacja Polski tutaj jest bardzo duża, bo jest ksiądz biskup Stanisław Gądecki, ksiądz biskup Adrian Józef Galbas, arcybiskup koadjutor katowicki i teraz również sosnowiecki, ulubieniec Franciszka, ksiądz biskup Marek Jędraszewski, ciekawe. No i na osobiste życzenie papieża Franciszka jest też kardynał Ryś oraz kardynał Konrad Krajewski, o którym się mówi, że to dzięki niemu arcybiskup Ryś został kardynałem. Kto reprezentuje Episkopat Polski? Episkopat Polski reprezentuje Aleksander Bańka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło Życie Archidiecezji Katowickiej. Oto fragment wywiadu z Bańką. Mając niecałe 5 lat, chciałem zostać papieżem. Nie udało się. Jednak to pisze sam na swojej stronie internetowej.
Jednak z dawnego marzenia coś zostało. W październiku to ja, a nie żaden hierarcha, w październiku to on, a nie żaden hierarcha, będzie reprezentował polski kościół na otwarciu synody biskupów. No i jeden z tekstów Aleksandra Bańki, już tutaj cytowałem, ale jeszcze raz go zacytuję. Zainicjowany przez papieża Franciszka proces synodalny, tu chodzi o tą synodalność, o co innego. Między innymi tym różni się od dotychczasowych synodów, że jest działaniem na bardzo wrażliwej sferze, jaką stanowi przestrzeń wzajemnych relacji i zaufania. Łatwo w nią uderzyć, nie tyle przez to, że się ów proces zbojkotuje, nie biorąc w nim udziału, lecz także wówczas, gdy wprowadzi się w niego klimat wrogości, podejrzliwości i negatywizmu. W efekcie możemy uzyskiwać coś, co z samą ideą synodalności ma niewiele wspólnego. Wrócę jeszcze do polskich uczestników synodu biskupów w Rzymie. W Rzymie, powtarzam. Tutaj tylko jeszcze dopowiem, że będzie też na tym synodzie, jest też na tym synodzie grupa gości specjalnych. Między innymi jest założyciel włoskiej organizacji pozarządowej Mediterranea Saving Humans, ratującej migrantów na morzu. I co ciekawe, tak, inni Polacy na synodzie. Z Wielką Brytanię, kościół brytyjski, katolicki, będzie reprezentował ksiądz Jan Nowotnik, który w tamtym kościele zajmuje się sprawą, nie zgadniecie Państwo, zgadniecie oczywiście, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. I ten ksiądz Jan Nowotnik wypowiedział się o tym, czym jest ten synod. Trwają pytania o to, co synod chce osiągnąć, co przyniesie koniec października. Moim zdaniem, no właśnie mamy koniec października, moim zdaniem synod według myśli papieża Franciszka polega na wciągnięciu wszystkich członków Kościoła i tych spoza Kościoła także w głębszą relację z Bogiem i głębszą relację ze sobą nawzajem. Kościół istnieje, aby głosić orędzie Jezusa Chrystusa i nieść Jego uzdrawiające miłosierdzie. W polskiej ekipie, tak można powiedzieć, jest również siostra Jolanta Kawka, której liczne wypowiedzi możemy znaleźć w internecie na temat równości kobiet i mężczyzn i tego, co geniusz kobiecy może wnieść do Kościoła. Moim zdaniem najciekawszą postacią na rzymskim synodzie biskupów jest niejaka Julia Osenka. Jest to studentka, która z Podlasia, która obecnie studiuje w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, między innymi teologię, ale między innymi. I ona będzie reprezentować Stany Zjednoczone, znaczy katolików amerykańskich. Zachęcam do zapoznania się z jej postacią i z jej zdjęciem. Ona na tym zdjęciu wygląda jak licealistka. Ten link, ta strona, do której jest ten link, no, przybliża nam wiedzę o tej pani. I teraz zauważmy, że dwudziestokilkuletnia dziewczyna będzie zasiadać na synodzie biskupów i będzie miała prawo głosu równi z kardynałami zbliżającymi się do osiemdziesiątki, biskupami zbliżającymi się do osiemdziesiątki czy sześćdziesięcioletnimi z wielkim doświadczeniem duszpasterskim. No i teraz, co jest w tym liście? To jest też ciekawe, bo tak jakby tutaj nas przyzwyczajano do tego, że no, synod biskupów to jest jakiś oficjalny organ bezpośredni Kościoła, który może wydawać dokumenty, które to dokumenty no, nas do czegoś zobowiązują. Znaczy, tak oczywiście nie jest. Z założenia synod ma być takim ciałem
ale z założenia synod ma być takim ciałem demokratycznym, w którym decyzje podejmują wszyscy. Prawda? I co jest w tym liście? Znaczy, przeczytałem go 3 razy, tak naprawdę to nic w nim nie ma, znaczy nic ważnego w nim nie ma. Natomiast no, przybliżę go Państwu, zapoznając Państwa z fragmentami. Pierwszy fragment. Minęły już 2 lata, odkąd na prośbę papieża Franciszka rozpoczął się długi proces słuchania i rozeznania, otwarty dla całego ludu Bożego, nikogo nie wykluczając, aby iść razem pod przewodnictwem Ducha Świętego, będąc uczniami, misjonarzami podążającymi za Jezusem Chrystusem. Znaczy, tego nigdy w Kościele nie było, prawda? Tutaj przewodnictwo było papieża, tutaj liczyła się doktryna, teraz wszyscy są pod przewodnictwem Ducha Świętego, to wygląda, brzmi jak jakiś dokument zielonoświątkowy. Następny fragment. Sesja, która zgromadziła nas w Rzymie 30 września, czytam list synodu do ludu Bożego. Sesja, która zgromadziła nas w Rzymie 30 września, była ważnym etapem w tym procesie. Pod wieloma względami było to bezprecedensowe doświadczenie. Po raz pierwszy na zaproszenie papieża Franciszka mężczyźni i kobiety zostali zaproszeni na mocy chrztu do zasiadania przy tym samym stole, aby wziąć udział nie tylko w dyskusjach, ale także w głosowaniach, tego zgromadzenia synodu biskupów. Razem, w komplementarności naszych powołań, charyzmatów i posług, intensywnie słuchaliśmy Słowa Bożego i doświadczeń innych. Ciekawe połączenie Słowa Bożego i doświadczeń innych. Posługując się metodą rozmowy w Duchu Świętym, co to za metoda, z pokorą dzieliliśmy się bogactwem i ubóstwem naszych wspólnot na wszystkich kontynentach, starając się rozeznać, co Duch Święty chce dziś powiedzieć Kościołowi. To nie takie rozeznanie, znaczy w ogóle nie ma takiego rozeznania, nie? Ale jeżeli już, to powinien to robić prawdziwy papież. W ten sposób doświadczyliśmy również znaczenia wspierania wzajemnej wymiany między tradycją łacińską a tradycjami chrześcijańskiego wschodu. Udział bratnich delegatów z innych kościołów i wspólnot kościelnych głęboko ubogacił naszą dyskusję. Trzeci fragment, no to już odlot. Powierzyliśmy mu, czyli Duchowi Świętemu, nasz wspólny dom, w którym coraz pilniej rozbrzmiewa krzyk ziemi i krzyk ubogich Laudate Deum, czyli chwalić Boga. Krzyk ziemi. Kolejny fragment. Na pytanie, czego oczekują od Kościoła z okazji tego synodu, niektórzy bezdomni mieszkający w pobliżu placu Świętego Piotra odpowiedzieli: miłości. Znaczy, to jest jakby jedyna tutaj merytoryczna uwaga, merytoryczny przekaz. I teraz ciekawe jest, no bo ktoś mógłby tak to skojarzyć, że wyszli z sali obrad, poszli na plac Świętego Piotra i rozmawiali z bezdomnymi i się dowiedzieli, że ludzie oczekują od Kościoła miłości, prawda? No wielkie odkrycie, niesamowite. Natomiast ja podejrzewam, że to było jednak inaczej, że oni włączyli do obrad synodu tych bezdomnych. No ale to już są dywagacje. Kolejny fragment. Aby uczynić postępy w rozeznawaniu, Kościół koniecznie potrzebuje słuchać wszystkich, począwszy od najuboższych. Chodzi o słuchanie tych, którzy nie mają prawa głosu w społeczeństwie lub którzy czują się wykluczeni nawet z Kościoła. Słuchanie ludzi, którzy są ofiarami rasizmu we wszystkich jego formach, zwłaszcza w niektórych regionach. Słuchanie rdzennej ludności, której kultura jest wyśmiewana. No, znaczy tu znowu powrót do Amazonii, do aborygenów. Trzeba ich słuchać i to, co mówią, włączać w życie intelektualne i
konkretne kościoły. Przede wszystkim Kościół naszych czasów ma obowiązek wysłuchania w duchu nawrócenia tych, którzy padli ofiarą nadużyć popełnionych przez członków Kościoła. Ostatni fragment. Modliliśmy się za ofiary morderczej przemocy, nie zapominając o tych wszystkich, których nędza i korupcja rzuciły na niebezpieczne ścieżki migracji, morderczej przemocy. Ofiary wojny. Nie. I teraz tu jest jedna intrygująca kwestia, prawda? Intrygująca. Ścieżki migracji i ludzie, których na te ścieżki rzuciły nędza i korupcja. No jeszcze rozumiem nędza, ale dlaczego korupcja, prawda? I tego już w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa to rozumie. Natomiast no nie jest tak, że emigranci to ofiary nędzy, już nie mówiąc o korupcji. Znaczy, są tam ofiary biedy. Znaczy, ofiary biedy. Znaczy, są tacy, którzy żyli w biedzie i nie chcą już żyć w biedzie i chcą korzystać z tego, co jest w Europie. Prawda? I na tej zasadzie pół Azji mogłoby, czy pół Ameryki Południowej mogłoby się przenieść do Europy, bo nędza ich rzuciła na niebezpieczne ścieżki emigracji. Jest to przerażające. No i teraz zobaczmy. To już nie jest ten kościół, co był. To już nawet nie jest ten kościół posoborowy, który był po soborze jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, nie mówiąc o Benedykcie XVI. To już jest jakaś, to jest próba budowania jakiejś innej wersji protestantyzmu pod hasłem katolicyzmu. Warto to śledzić i warto rozmawiać z ludźmi, katolikami, którzy niczego nie widzą, są ślepi, mówią, wszystko jest w porządku, czego się czepiacie, bądźcie posłuszni papieżowi, bądźcie posłuszni biskupom. Mamy być posłuszni doktrynie, mamy być posłuszni prawdzie, mamy być posłuszni Chrystusowi. Pamiętajmy o tym, że katolik nie może się tłumaczyć, że wykonywałem rozkaz, że tak mi kazali. To mi trochę przypomina tą sytuację, którą mi przedstawiła jedna pani z jednej góralskiej wioski, która do mnie zadzwoniła i powiedziała, no przyszedł nowy, młody proboszcz i kazał nam wszystkim wstać z kolan przy Komunii Świętej. I połowa wstała z kolan i powiedzieli, księdza trzeba słuchać. Ale druga połowa nie wstała z kolan, bo powiedziała, przed Bogiem trzeba klękać. Jest coś takiego jak sensus katolicus, zmysł katolicki, jest coś takiego jak sumienie katolickie, prawidłowo ukształtowane sumienie w oparciu o doktrynę i żyjemy w czasach wielkiego egzaminu. Musimy odróżniać ziarno od plewy, prawdę od fałszu, nawet jeżeli ten fałsz czy ta plewa pochodzą z samej góry Kościoła. I jeżeli tego nie robimy, to ja bym powiedział, że jeżeli nie grzeszymy, to jesteśmy blisko grzechu, idziemy w stronę grzechu, grzechu najgorszego, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, grzechu herezji, grzechu bluźnierstwa, grzechu niszczenia Kościoła. Nie rozumiem, jak tak wielu pobożnych, naprawdę pobożnych katolików, którzy się nie rozstają z różańcem, cały czas z różańcem w ręku, odmawiają różaniec codziennie do kościoła, na mszę świętą, do komunii świętej, raz w miesiącu do spowiedzi. I oni mówią, wszystko jest w porządku. Do czego doszliśmy? Oj, dziękuję bardzo.